No. Ale wiesz, co mnie interesuje na przykład, że tak, on ci pisze, cześć, chcesz do mnie wpaść dzisiaj. W sensie, ty mówisz, on ci pisze, cześć, ty mówisz, cześć, on mówi, jak się masz, i on pisze, hej, chcesz do mnie wpaść dzisiaj wieczorem. No. A ty? Jeśli mi się podoba i mam ochotę też, to jak najbardziej. Cześć, to Zoria Blue i podcast Przy zapalonym świetle. To podcast o seksualności, intymności i ciele. Otwarcie i bez tabu. Ruchanie na zawołanie. Czyli 8 odcinek waszego ulubionego podcastu Przy zapalonym świetle. Prowadzi Zoria Blue, oczywiście sobie robię żarty. Dzisiaj rozmawiamy o ruchaniu na zawołanie. Tak, to jest taki roboczy tytuł, ale powiem szczerze, że nie wymyśliłam lepszego, więc zostało. U mnie w moim domowym studiu między szafą, lustrem, drzwiami i płaszczami jest Kika. Cześć! Cześć, hej! Jeszcze może wytłumaczę, czym rozumiem to ruchanie na zawołanie. Nie jestem do końca zadowolona z tego tytułu, bo mógłby też obejmować sex working, bo wtedy, nie wiem, możesz sobie zadzwonić do kogoś, kto przyjedzie i mu zapłacisz, a nie o to chodzi. Chodzi mi bardziej o hookup culture, ale nie umiałam za bardzo tego za dobrze przetłumaczyć na język polski, nie mam pomysłu, więc wyszło mi takie po prostu ruchanie na zawołanie. Czyli chodzi o fenomen, który jest w miarę nowy, jeśli chodzi o ostatnie kilka lat, a głównie jest związany z różnymi apkami randkowymi, różnymi apkami przede wszystkim, które zaczynają się na ty i kończą się na ry, albo zaczynają się na g, a kończą się na ry. To akurat Grindr, okay, widzę, że Kika nie strzeliła na początku. Ale pewnie też innymi, gdzie jest dostępna taka opcja, że po prostu się z kimś zmaczuje, napisze się, hej, spotkamy i można się spotkać, można mieć seks i już nigdy więcej się nie zobaczyć. Co jakby, okej, można powiedzieć, jakieś takie niezobowiązujące seksy na pewno były jeszcze przed tym, niż powstał Tinder, ale na przykład nie wyobrażam sobie opcji, że stoi na przystanku i podchodzi do mnie koleś i mówi, hey, do you wanna come to my hotel? A to mi się na przykład zdarzało nie raz, no, nie dwa. No, mi też się to zdarzało. Na Tinderze, więc jakby jest jakaś gdzieś inaczej ta granica online, dlatego myślę, że ten fenomen jest głównie związany właśnie z tym. Dobra. Był taki odcinek jakiegoś serialu, gdzie, czekaj, to był odcinek jakiegoś serialu, czy taki jakiś po prostu filmik na YouTubie, gdzie pokazywali, wiesz, jakby wyglądał świat ileś tam dekad wcześniej, kiedy nie był apek, gdyby wszyscy się zachowali jak na tych apkach. O, ekstra. Co to było? Nie wiem. W sensie właśnie, wiesz, pokazywali na przykład, że ludzie podchodzą do siebie, na przykład na przystanku, hej, chcesz mi obciągnąć? O, kurwa. Albo nie wiem, że Facebook, wiesz, że ludzie po prostu przychodzą i wiesz, przychodzą do ciebie do domu, pokazują, co jedli na obiad. Jasne. Coś mi się kojarzy, ale fajny pomysł. No. Seks na jedną noc, tak czy nie? Może być na jedną, jeśli jest dobry, wiesz, to czemu nie pociągnąć tego dłużej? No, ale na pewno na wyciągnięcie ręki. Mhm, nie? W sensie chyba nigdy nie było tak łatwo. Jakby tym bardziej, że możesz... myślę, że dużo osób też z tego korzysta, że możesz sobie przybrać już na osobowości. Ja miałam też taki problem, znaczy problem na początku, miałam taką sytuację, że na początku strasznie dużo z kimś tam gadałam, wiesz, żeby wyczuć tą osobę, a potem i tak się okazywało, że w ogóle gadałam z kimś, kto nie był tą osobą, którą spotkałam. Pamiętam też, że na początku, jak zaczynałam moją przygodę z Tinderem, to na przykład wszystkich zapraszałam na Face, jak leci, wiesz, ej, to może przejdźmy na Face, bo nienawidzę tego Tindera, wiesz, potem były takie creepy sytuacje trochę. No ale na pewno jakby myślę, że to niesie ze sobą i jakby takie spoko rzeczy właśnie, na przykład tam dla singli, wiesz, nie musisz się pakować w stały związek, żeby po prostu mieć zaspokojone takie potrzeby jakieś potrzeby seksualne. No dobra, ale jak to było u ciebie generalnie? Miałaś, jesteś tu w tym odcinku, więc załóżmy, że seks na jedną noc, tak? Inaczej byś powiedziała, że nie, to byłoby trochę głupio, bo musiałobyśmy skończyć odcinek, no. Więc zakładam, że to jest dla ciebie spoko opcja. No, jak najbardziej. A jak to u ciebie było? Czy to zawsze tak miałaś, czy na przykład miałaś jakiś okres w swoim życiu, kiedy po prostu takie rzeczy się bardziej jakieś zintensyfikowały? To znaczy, myślisz o Tinderze, czy...? Nie, myślę w ogóle o takim niezobowiązującym seksie, który opisuję nie do końca jako friends with benefits, tylko właśnie taki, wiesz, poznajemy się, spotykamy, śpimy ze sobą, no. I okej, może jeszcze raz się kiedyś spotkamy, ale może się już nigdy nie widzimy i w sumie już tak, nie pamiętam, tak, jak ten tak, kolor miał tak, na imię. Tak. Miałam przed erą tinderową taki dosyć długi epizod w moim życiu, który w zasadzie teraz przerwał COVID. Że bardzo, wiesz, bardzo lubię w ogóle muzykę elektroniczną, no i chodziłam po prostu dużo do klubów. No i generalnie, jeśli nie jestem w związku, to znaczy generalnie mam takie podejście, że w sumie mam taki, czekaj, jak to się nazywa,
że jestem seryjną monogamistką, nie? Że jak już z kimś jestem, to po prostu jestem przez jakiś czas, a potem jak nie jestem, to idę na całość, nie? Żeby sobie po prostu nadrobić ten czas. Znaczy nie nadrobić, ale jakby nadrobić ilością doświadczeń z innymi osobami. No i zanim ten Tinder w ogóle powstał, to znaczy nie wiem tak naprawdę kiedy powstał, bo prawdopodobnie byłam wtedy właśnie w stałym związku, słyszałam właśnie od znajomych moich gejów o Grindrze. I byliśmy na Audio River, pamiętam, że tańczyliśmy sobie na Audio River, widzę, że mój kolega, wiesz, zaczyna coś robić z telefonem, a wtedy jakby, wiesz, jakby Facebook nie był, jakby nie wszyscy nie byli tak uzależnieni od tego, że wiesz, że wchodzisz cały czas na Face'a, sprawdzać coś nawet na festiwalu, no i sprawdza coś, wiesz, na tym telefonie. Ja mówię, hej, co robisz, nie? On mi pokazuje, no to jest taka apka i zobacz, ten koleś, mogę zobaczyć jego, wiesz, fiuta tutaj i mogę zaraz sprawdzić, czy jest available. Ja mówię, wow, w ogóle stary, co to jest za czat? No dla nas, ja nie wiedziałam, czy Tinder wtedy istniał, nie? Natomiast mówiłam tak, powiedziałam sobie, wow, wam to jest naprawdę łatwiej. Raz, że nawet, wiesz, koleś tak w klubie, ponieważ są kolesiami, więc są bardziej bezpośredni, i po prostu podchodzą bez ogródek, jak mówiłam, o co chodzi. No a dla dziewczyn to jest zawsze trochę tak, wiesz, że czekasz, może aż koleś podejdzie pierwszy. Znaczy ja generalnie tak nie mam, szczególnie w klubie, jak tam jestem w odpowiednim nastroju. Ale generalnie jakby, wiesz, duże ułatwienie, jeśli jest ten Tinder. Ale w sensie, że na przykład powiedzmy przed twoimi tinderowymi czasami, to miałaś tak, że po prostu widziałaś kolesia w klubie, podobał ci się, podchodziłaś do niego i mówiłaś, hej, prześmijmy się, tak? W sensie, wiesz, podchodziłam na przykład do niego i mówiłam, że mi się podoba. Aha. Albo na przykład, wiesz, mówiłam, chodź się na PM, albo wiesz, okay, coś, okay. Jakieś tam, jakaś tam wstęp gadka. Był, tak? No ale generalnie nie podchodziłabym do kolesia, z którym nie chciałabym czegoś tam mieć, nie? W sensie jakiejś, nie przygoda, ale wiesz, seksu na przykład. Więc jeśli byłabym zainteresowana, no to po prostu podeszłam do tego kolesia prawdopodobnie. No ale jakby w takim, no, w realnym świecie jest ryzyko, że ktoś powie ci, wiesz, spadaj, albo jestem tu z dziewczyną, albo, wiesz, wolę blondynki, albo cokolwiek innego. Na Tinderze jakby nie to, że tego nie ma, bo jakby ta, wydaje mi się, że jakby ta faza może jakby zupełnie naturalnie zostać pominięta, no masz po prostu te macze. No i tam w ogóle ciekawa rzecz jest na Tinderze, że to ci boostuje troszeczkę ego, że masz tam tyle maczy i tak dalej. No, no. Może nawet dziewczyny, nie wiem, dziewczyny mają zwykle więcej maczy niż kolesi, tak, więc później już tak nie liczysz, mi się wydaje, ale generalnie jest fajnie te macze mieć, tylko że jakby tam ci się nie pokazuje, ile maczy nie masz. To więc znaczy, jakby masz te maszy, mówię, no. O, tyle ludzi zmaczowałam, ale nie wiesz, że 100 ludzi ci dało nie i stwierdziło nie, co. Możesz sobie kupić płatną wersję, w ogóle nie wiedziałam, wiesz, ja nie wiedziałam o tym. Z knerą chyba. Ja w ogóle nie wiedziałam, że jest płatna wersja albo bezpłatna, bo jak sobie instalujesz Tindera, będąc dziewczyną, w sensie jak wybierasz sobie tam wersję, że kobieta, podobno, tak mi mówili kolesie, z którymi gadałam, którzy też mieli Tindera, nie? Że oni jakby nie mieli opcji do sprawdzenia, nie mieli opcji, żeby w ogóle zalogować się, zarejestrować się za darmo, że musisz coś tam zapłacić nawet za tą basicową. Wiesz, czyli trochę tak jak, nie wiem, idziesz na swingers party i pan, wiesz, panie nie płacą, a kolesie muszą zawsze płacić albo muszą przyjść z kimś tam. Nie wiem, jakby nie sprawdzałam teraz tego. Teraz w ogóle jest od niedawna na Tinderze opcja, w ogóle jest więcej niż kobieta i mężczyzna. Jest tam non-binary i nie wiem, czy jeszcze jakieś inne opcje, czy w ogóle się nie podaje, że jest teraz bardziej inkluzywnie w ogóle na Tinderze. Bo ja miałam, właśnie miałam tą taką basicową. Jak zakładałaś Tindera, to było z tym, że to będzie tylko naruchanie... Tak. Dlatego, że tak jak ci mówiłam wcześniej, generalnie jak jestem w stałym związku, no to jestem w stałym związku, nie? Że po prostu jakby jestem w stałym związku, bo ktoś zaspokaja moje wszystkie potrzeby. No a jak się zarejestrowałam na Tindera chyba ze 3 lata temu, to właśnie zakończyłam stały związek i wiesz, i wszyscy o tym Tinderze, nie? Ja mówię, wow, no to kiedy jak nie teraz, jak jestem singielką, więc wiesz, mogę poszaleć. I miałam taką zasadę, jak się zarejestrowałam, że mówię, próbuję wszystkiego, nie? W sensie nie, że maczuję jakby każdego typa jak leci, że po prostu za każdym razem, wiesz, tylko w prawo. W prawo? W prawo, no. Tylko wiesz, ktoś mi się podobał. Kika jest teraz w tym związku od jakiegoś czasu, więc stąd. Tak, słuchaj. Stąd ta dzisiaj niepewność, tak, w którą stronę się dzisiaj trzyma. Generalnie otworzyłam Tindera pierwszy raz po... czekaj, wyskoczyłam tam chyba od lipca, bo sprawdzaliśmy sobie właśnie, wiesz, czy mamy jakieś nowe matchy, tak wiesz, dla pizzy po prostu. No i widziałam, że parę osób pytało cały czas, nie? Jakiś koleś, który tam wcześniej ze mną gadał, już mi napisał, nie, wiesz, mam teraz chłopaka i cały czas widzę, że tam co miesiąc, wiesz, sprawdzał, nie, czy może jestem available.
No, dlatego zapomniałam, czy w prawo, czy w lewo. No dobra, czyli zakładałaś Tindera, bo chciałaś różnych rzeczy spróbować. I zakładałam, że generalnie właśnie jakby, jak ktoś tam mi wpadnie w oko, no to wiesz, niezależnie od wieku, koloru skóry, czy tam, nie wiem, jakichś innych... Okej, dobra, miałam jakieś kryteria, ale generalnie powiedziałam, wiesz, robię, idę we wszystko, nie? Mhm. Ale oczywiście... kryteria były tylko w wyglądu, czy też jakieś... To znaczy tak. No bo wiadomo, że wiesz, jak ktoś się w ogóle nie podoba nawet z fotem, no to nie ma sensu, nie? W ogóle ale też wiesz, jak jest na Tinderze, nie? Że po prostu czasami zdjęcie ktoś ma, wiesz, jakieś totalnie super. Na przykład, nie wiem, byłam z tą w związku przez 8 lat z łysym kolesiem z brodą, nie? Blondynem. No i stwierdziłam, że dobra, nie? Nie spałam na przykład z kolesiami, którzy mają dredy, którzy mają kręcone włosy, którzy na przykład, nie wiem, są czarni, biali, fioletowi, wiesz. Więc mówię po prostu tak, idę we wszystkie takie rzeczy. Cokolwiek mi się spodoba, to jakby... teraz. Mhm. Jak to później praktycznie wygląda? W sensie, że bo ty idziesz na tego Tindera, tylko żeby właśnie seks na jedną noc, czy tam półtorej nocy, albo seks nocy rano, whatever, ale i od razu jakby przechodzisz do rzeczy, czy musisz najpierw jakiś flow mieć z tą osobą, czy jak to wygląda praktycznie, na przykład jakiś, może być przykład jakiejś jednej sytuacji? No, powiem ci, że to zależy, bo często jest tak, że po prostu kolesie, jeśli są naprawdę zainteresowani, a to zawsze lepiej, mi się wydaje, że lepiej, jak koleś jest, wiesz, zainteresowany na tyle, żeby jakby zrobić ten drugi krok poza zmaczowaniem mnie. No bo jeśli nie jest zmotywowany, na przykład, wiesz, ma 5 na przykład randek umówionych na jedną noc, też zresztą tak miałam, to potem jakby, wiesz, marnujesz czas też na niego, nie możesz się mówić z kimś innym. Natomiast, co ja mówię? Jak to wygląda, w sensie, on, okej, zakładam, koleś pisze do ciebie i później ty już od razu mu piszesz, nie wiem, spotkajmy się na seks, czy... Więc jeśli czy koleś pisze... wpadasz teren, tak. Czy... Jeśli koleś pisze pierwszy, no to jakby też możesz, wiesz, jeśli od razu pyta na przykład, czy od razu seks, no to możesz pociągnąć gadkę, jeśli na przykład, jeśli akurat jestem w nastroju, że tak, wiesz, że mam tego Tindera odpalonego 24h, nie, w biurze cały czas po prostu sprawdzam. I jeśli na przykład sobie myślę, co by to zrobić po pracy, nie, i może bym się z kimś umówiła, no to wtedy, wiesz, jak widzę, to był ten koleś, który mi się podobał, spoko, pociągnijmy temat. Albo czasami są, często, pewnie wiesz, też są kolesie, którzy mają jakieś takie guzdrowate po prostu open linesy, że w ogóle ci się odechciewa, możesz go odmaczować. Jezu, dzisiaj właśnie dostałam od kolesia po prostu, to był taki, Boże, to po prostu już tyle widziałam na Tinderze, ale dostałam od kolesia jakby taki obrazek zrobiony jakby z kilku linijek tekstu z różnych kresek i z emoji. I to był obrazek jakby, taki ludzik, ludzik i ten miał, głowę miał z emoji, ręce, nogi z kresek, rękę miał chyba taką też z emoji i między nogami miał bakłażana. I to była jego opening lines. Wow, czyli na pewno używa jej, wiesz, do wszystkich, nie? Bo to what? Trochę, I mean, jeśli tego, wiesz, sam nie stworzył, a przypuszczam, że nie, to na pewno to wezmę do wszystkich. No, whatever. No, nie, ale to oryginalne, nie? Na przykład. No nie wiem, dobra. Myślę, że mnie by nie zachęciło. Znaczy dla mnie to jest poziom po prostu przedszkole, ale whatever. Ale to wiesz, może jakiś taki 90-sowy koleś, analogowy, nie? Z czasów, kiedy jeszcze nie było emoty. No idea, no. No dobra, no i później... No. Ale wiesz, to mnie interesuje na przykład, że tak, on ci pisze, cześć, chcesz do mnie wpaść dzisiaj. W sensie, ty mówisz cześć, on ci pisze cześć, ty mówisz cześć, on mówi jak się masz i on pisze, hej, chcesz do mnie wpaść dzisiaj wieczorem. No. A ty? Jeśli mi się podoba i mam ochotę też, to jak najbardziej. Okej. Okay. To teraz ja w ogóle może tutaj zrobię taki, żeby było wstęp. Ja na przykład mam tak, że ja nie mam problemu takiego jakoś, nie wiem, moralno-emocjonalnego, żeby na przykład z kimś spać tylko na jedną noc, albo z kimś, kogo poznałam na przykład w barze i nie wiem, 2 godziny gadaliśmy przy winie i potem skończyliśmy u niego. Miałam sporo takich sytuacji, ale właśnie w tej sytuacji dla mnie to jest jakby no go, bo powiedz mi, jak ty sobie radzisz z tym, że on mówi, przyjdź do mnie na przykład, nie? I ty idziesz tam, otwierają się drzwi, widzisz pierwszy raz tego człowieka w 3D przed sobą i na przykład stwierdzasz, o kurwa, mi się nie podoba. Miałam takie akcje też i po prostu powiedziałam, nie, jednak nie. Serio? Tak. O Boże, ja nie wiem, czy miałam taką asertywność w sobie, nie wiem, właśnie. Nie, bo jakby, wiesz, ten moment mnie przeraża po prostu. Miałam taką akcję, znaczy, wiesz, miałam takie akcje na przykład, nie może od razu w drzwiach, nie? Ale typu na przykład zaczynam coś tam gadać, wiesz, może tam chcesz wino, chcesz czegoś napić, wiesz, że wiadomo, że zaraz przejdziemy do rzeczy i widzę, że ktoś jest jakiś taki niegramotny, czy coś, ja mówię, wiesz co, nie, zostawiam zapiekankę w piecu, albo jakieś, wiesz, inne gówno, nie? Od kogoś z mieszkania, tak?
Tak, tak. Bo dla mnie to jest tak mega ciężkie, bo ja nie za bardzo ogarniam konfrontację, a to jest taki moment jednak trochę konfrontacji, bo no. On potem może naciskać, on mówić, ale przecież przyszłaś i jest to takie mega rozczarowanie. No. Ja nawet mam takie sytuacje, że poszłam z kimś na randkę z Tindera, taką randkę nie tylko na seks, tylko po prostu randkę. I na przykład zwykle, no nie wiem, pierwsze minuta już wiedziałam, że po prostu absolutnie nie, po prostu ten koleś mnie wkurwia i mi się mega nie podoba. I głupio mi było wyjść po 15 minutach, więc na przykład wytrzymałam godzinę, bo po godzinie można jakoś tak wyjść, żeby no. Tak jeszcze było, że tam byłaś, ale w sumie już, bo po 15 minutach wyjdziesz i ktoś, ale czemu idziesz? No i musisz coś powiedzieć, no to powiesz, że nie wiem, sikać ci się chce i nie lubisz publicznych toalet, czy co, nie? Więc jakby wytrzymałam godzinę, a na przykład później się upiłam tak, że jeszcze drugą godzinę wytrzymałam. Ale to było po prostu okropne, okropne. Mój rekord jest 33 minuty, przy tym jak jestem po prostu miła i niekonfrontacyjna. Więc jakby taka sytuacja jeszcze na nieneutralnym terenie, no. Ale u kogoś w domu mnie strasznie przeraża po prostu. Ja miałam raz właśnie tak, że właśnie przychodzę do kogoś, a koleś wygląda totalnie inaczej, nie? W sensie nie, że wiesz, na zdjęciach był blondynem, a tutaj jest na przykład, nie wiem, z dreadami, ale że po prostu typu 20 lat starszy, nie? I ja mówię, jakby, wiesz, sorry, nie, ale po prostu jakby nie jesteś tą osobą, z którą, wiesz, jakby... Wow, tak powiedziałaś? No tak, no bo come on, jakby, wow. Wiesz, ja wstawiam swoje zdjęcia respect. Takie, nie, bez filtrów, bez jakichś tam photoshopów, nawet nie umiem photoshopa, po prostu wrzucam tak, jak komuś się podoba, to spoko, jak nie, to nie, i jakby oczekuję tego samego, nie, chociażby tyle, nie. Ej, no masz naprawdę, powiedziałabym jaja, ale masz super jaja, te jajniki, masz zajebiste jajniki. Ale miałam takie jakby wycofki na różnych jakby etapach, nie, że właśnie miałam na przykład tak, że to był chyba jedyny albo jeden z dwóch razów, że po prostu ktoś wyglądał nie jak on, nie, na tym zdjęciu. Inną sytuację miałam, że właśnie byłam u kogoś w hotelu chyba, no i nagle mi się wydało, że jakieś creepy, nie, że generalnie zawsze miałam tak, mam jedną przyjaciółkę, jednego takiego kumpla też, z którymi generalnie zawsze się dzielę, na przykład, hej, wiecie co, to mam taką, wiesz, jakby gadamy na co dzień, w sensie w Polsce, jak mieszkałam w Polsce, teraz, no teraz w zasadzie też miałabym jedną taką osobę. No jakby mówię, wiesz, jak myślę, że to może być trochę risky, no bo nigdy nie wiesz jednak, to mówię, ej, jakby będę tutaj, nie? W sensie, żeby w razie czego, wiesz, słyszymy się jutro, a jakby nie, to, wiesz, coś tam, zróbcie coś. Natomiast raz właśnie koleś mi się wydał trochę creepy, ale napisał do mnie następnego dnia i spotkaliśmy się typu tam na wino czy na kawę, już nie pamiętam, i w sumie, wiesz, potem pogadaliśmy, mieliśmy jakąś tam randkę, no i wylądowaliśmy i tak w tym samym hotelowym pokoju. Ale jakby miałam jakiś taki, wiesz, opór, a jakby staram się nie cisnąć, jak widzę, że jest jakiś opór materiału, to jakby z mojej strony to w loft nie wchodzić. Ja myślę, że u mnie trochę ciągle działa taki syndrom jednak dobrej dziewczyny, żeby nie robić komuś kłopotów, jeszcze można kogoś urażać, że jednak mi się nie podoba. I mam przed tym, pomimo jakichś innych, nie wiem, zachowań i rzeczy, które jakieś robię, nie wiem, antysystemowo albo, nie wiem, rebel czy coś, to no. Akurat tutaj mi się włącza po prostu, wiesz, wyuczona kobieca po prostu bycie dobrą dziewczynką i wiem, że nie wiem, czy bym była w stanie być asertywna i dobrze odczytać to, co ja czuję w tej sytuacji i z niej się wycofać i bałabym się, żeby był po prostu moment, żebym nie chciała jakby, żeby i do tej konfrontacji, albo do dziwnej sytuacji i bym poszła w coś, czego bym później żałowała na przykład. No. Żeby się jakoś zmusiła w pewnym momencie, no bo już tam jestem i głupio wyjść. Ja miałam tak, jak byłam dużo młodsza, jeszcze nie było, totalnie nie było Tindera, nie? Ale umawiałam się, nie wiem, czy pamiętasz taką opcję jak Grono. Tak! Grono.pl czy Grono.net. Było, no. I tam randkowałam, jak byłam jeszcze w liceum i też zawsze randkowałam, generalnie lubiłam randkować ze starszymi kolesiami. I umawiałam się na randkę, ale to chyba była druga randka, także na początku, no bo wiesz, jesteś tam, nie wiem, masz 16 lat, czy 17, czy nie wiem, ileś tam, naście. No i wiesz, jednak mówisz rodzicom, że gdzieś idziesz, nie? No i pamiętam, że raz się umówiłam właśnie z kolesiem i drugi raz się umówiliśmy już u niego w domu, nie? A ja strasznie chciałam. I wiesz, koleś się rozbiera, już tam zaczynamy coś działać, a ja patrzę, wiesz, on ma takiego, nie, małego, ja mówię tak... nie chcę. Po prostu, wiesz, tak, nie chcę. On, no dobra, okej, okay, nie? W sensie, jakby porządny koleś. Czy znaczy nie mówiłaś mi, ej, masz małego, tylko po prostu nie, wiesz, że jednak nie chcesz się wycofać z tej opcji. Jakby też mi się wydaje, wiesz, że jestem miłą osobą, bo jakby w sumie, wiesz, to, mimo, że tam nie macie tego seksualnego matcha, powiedzmy, to może być w sumie spoko osoba.
wiesz, możecie sobie pogadać, ewentualnie dołączyć wieczór, po prostu pijąc wino, albo po prostu się rozstać, wiesz, bez jakichś tam w ogóle, feedbacków negatywnych. Jakby tutaj kogoś szejmować z powodu ciała, że ma małego, dużego, albo szerokiego, albo coś takiego. Bo też są takie opcje, że koleś ma za dużego. Ja miałam na przykład taką sytuację, że koleś miał za dużego, więc jakby wiesz. Ale zajebiście, i chciałabym to podkreślić 50 razy w tym odcinku, że nigdy nie ma złego momentu na powiedzenie nie. Tak, dokładnie. Że naprawdę można się wycofać, jest okej się wycofać i każdy ma prawo, nawet jak powie 50 razy, że chce, a potem stwierdzi, że tak nie chce, to macie do tego naprawdę prawo, i kobiety, i mężczyźni, dokładnie. I wszystko pomiędzy, i wszystko poza. I też, wiesz, widać potem jakby po reakcji drugiej strony, czy ktoś jest spoko, czy po prostu nie. Jakby wiesz, ja nie miałam na przykład nigdy takiej sytuacji. Nie miałaś właśnie sytuacji, że ktoś by się wkurwił, naciskał? Właśnie, nie, właśnie nigdy nie miałam. Wiesz, się zastanawiałam, gadałam ze znajomymi też, którzy są na Tinderze. I gadam też z facetami, na przykład moimi znajomymi, ale oni są wszyscy spoko, nie? Jakby żaden z nich by nie zrobił takiej akcji. W sensie, żeby naciskał, wiesz, że to by podchodziło pod na przykład w takich kryteriach, którymi my się posługujemy, że wiesz, to już jest gwałt. Oni powiedzieli, mój były by tak powiedział, nie? Ale przecież to była, wiesz, ona mnie prowokowała, bo chciała po prostu grać w tą grę, nie? No nie, jeśli mówicie nie, po prostu znaczy nie. Tak, panowie, nie panowie, nie, to znaczy nie, po prostu żadna tam. Chyba, że macie jakieś faktycznie roleplay. Chyba, że to i wcześniej ustalicie, się ustalicie i to jest konsensualne, że się mówi nie, a ma się pójść na przykład jakieś inne safe word. Więc generalnie nie znaczy nie i nie słuchać tych pierdurze. Kobieta jak myśli nie, to jak mówi nie, to on tak naprawdę myśli tak. To jest całe takie dziaderskie. Jezu, proszę cię. No dobra, no to okej, to fajnie, że nie miałaś jakichś przykrych sytuacji. A druga kwestia, którą już w sumie troszeczkę wspomniałaś o niej, no właśnie to bezpieczeństwo, nie? To jest mój drugi taki blok do pójścia do kogoś, bo tak, jak spotykam kogoś na przykład na imprezie czy w barze i gadamy 2 godziny, idę do niego albo 3 godziny, albo 4, okej, nie jest to safe, ale tak naprawdę nigdy nie jest safe, są różne sytuacje, nie wiem, najwięcej gwałtów jest u ludzi, którzy się zna, tak, statystycznie, więc mogą być różne opcje, ale jakby znam, widzę tego człowieka w 3D, mam jakąś intuicję, mam jakieś wyczucie ludzi i jakby na tyle jestem w stanie jakoś stwierdzić, że nie wiem, komuś ufam i w to idę. Jak będzie potem chuje, no to już trudno, ale to się może zdarzyć w każdej sytuacji. Tak bym mogła w ogóle z domu nie wychodzić, nie? Jakbym się tak bała. No ale jednak nie znasz tego człowieka 3D. A to 3D jest mega ważne, bo to jest sposób, jak ktoś się rusza. Jak ktoś mówi, ktoś musi być super mega na zdjęciach, a potem zacznie mówić i nagle po prostu zero atrakcji, nie? Więc jakby jak to bezpieczeństwo rozwiązujesz? Wspomniałam ci wcześniej, że jak radkowałam się na Tinderze, to na przykład dbałam o to, żeby ktoś wiedział, gdzie jestem, nie? W sensie moi znajomi już tak, kurwa, znowu wiesz, weź pisz do kogoś innego, nie musisz mi codziennie mówić, gdzie jesteś, nie? Jakby mam prowadzić jakiś, wiesz, raport czy coś takiego. Nie, come on, wiesz, to jestem, wiesz, jak mieszkam w Warszawie, nie? A to jest spoko bardzo obce, nie? No, ale oni już, wiesz, jakby byli overloaded trochę, żeby... Come on, w sensie, wiesz, nie, nikt mnie jakby nie szejmował, ani nie potępiał tego, tylko tak, come on, weź napisz do kogoś innego, nie? Jakby co mnie to obchodzi, gdzie dzisiaj się ruchasz? Ale wydaje mi się, że właśnie to, co powiedziałaś, z tym, że kogoś widzisz jakby w realu, to ja mam trochę tak, że ja generalnie jestem pisząca, nie? Na przykład jak tam jestem, nie wiem, czy ze znajomymi, czy nawet z facetem, ja po prostu dużo piszę, nawet nie telefon, nie call, tylko lubię po prostu pisać. Więc dla mnie jakby taka faza wstępna, na przykład jeśli jest jakaś, że tam z kimś piszesz na tym Tinderze, dla mnie to jest to samo, co spotkanie w 3D, poza tym, że jakby nikt cię nie widzi z tą osobą, czyli na przykład jesteś w barze i lądujesz z nim na przykład w łóżku u niego i nie wiem, coś się stało, ale barman cię widział, wiesz, z tą osobą, że wychodziłaś i mogą cię jakoś zlokalizować na przykład, jeśli coś się stanie, nie? No więc tutaj jakby rozwiązywałam to w ten sposób, że jakby zawsze dbałam, a na przykład miałam w telefonie ustawione, wiesz, lokalizację, nie? To super, bo ja przy moich różnych opcjach nigdy nie miałam i nigdy w większości sytuacji nigdy nikt nie wiedział, gdzie w ogóle z kim pojechałam, więc jakby... Nie, jak się, wiesz, no to już medal. Jak się naglądałeś takich, wiesz, ja jestem z Łodzi, wiesz, jakieś tam zaginione kobiety, nie, zwłoki znalezione w lesie, zawsze to miałam z tyłu głowy, jakby zawsze dbałam, żeby ktoś wiedział, gdzie jestem, tym bardziej, że jak byłam sama, mieszkałam sama, no to też mieliśmy taką sieć wsparcia, po prostu znajomych, że jakby się, wiesz, czy kowaliśmy się, nie, czy wiesz, czy wszystko okej, jak ktoś tam długo się nie odzywał, czy wiesz, może ktoś jest chory, wiesz, może czegoś potrzebuje, albo nie wiem, nie, poślizgnął się na posadce i wiesz, i rozbił głowę. Ale to jest super, że mamy teraz takie spotkanie jeszcze nagrywane, bo ja na przykład czasem
Mam różne doświadczenia z Tinderem i miałam na przykład na wiosnę bardzo ten Tinder fatigue, to się nazywa dating fatigue i przede wszystkim Tinder fatigue. I nawet jak ktoś chce, to na moim burleskowym profilu są w highlight zapisane story Erasing Tinder. O Boże, widziałam. Zrobiłam taki eksperyment, że po prostu dawałam wszystkim tak z góry na dół. Tam jest jakiś limit chyba 100 czy iluś. I tak to odnawiałam, potem jest, nie można dawać lajków przez tam 24 godziny i później znowu dawałam i tak 72 godziny i zbierałam te wszystkie opening lines i tam mam te najciekawsze, najdziwniejsze zebrane i po prostu jakby wiadomo, no tam z wszystkimi się zmaczowałam, więc no. Po prostu wszystkie różne bańki, nie tylko moje. No ale nawet bez tego wcześniej mi się zdarzało, że na przykład właśnie ktoś pisze, wiesz, zmaczowaliśmy się, a ktoś pisze, hey, do you wanna come to my hotel, nie? I to nie raz, nie dwa i ja zawsze zastanawiam, ja pierdolę. Czy to naprawdę komukolwiek działa? No ale później teraz gadam z tobą, wiesz, i to faktycznie działa z jakąś inną laską. Wydaje mi się, że działa, jeśli jakby na przykład, jeśli ktoś... Wiesz, ja na przykład generalnie sprawdzam zawsze te opisy, nie? I śmiałam się, bo mojego chłopaka obecnego poznam na Tinderze. I jak zaczęliśmy, w sensie wiesz, potem jak byliśmy trochę razem, to mówimy tak, a wiesz, pyta mnie, a co cię jakby ujęło w moim profilu, nie? A mówię, no na pewno opis, nie? Bo ja zawsze jestem totalnie nakręcona na te opisy i wiesz, tak jak ty mówiłaś, że potrafisz kogoś wyczuć, jak z kimś gadasz w barze, to ja mam, wiesz, ja mam coś takiego, że wydaje mi się, że potrafię wyczuć osobę po tym, co o sobie pisze, w jaki sposób pisze i tak dalej. On mówi, ale ja nic nie miałem w opisie. Typu miał same zdjęcia, nie? I tak, o dobra, to nie pamiętam, ale mniejsza z tym. Ale generalnie zawsze właśnie sprawdzam te opisy. I na przykład jak koleś ma ewidentnie na przykład... Wiesz, że jest to one night stand, albo wiesz, only sex, albo coś takiego, no to jak się z nim zmaczujesz, no to możesz tego oczekiwać, nie? Takiego rodzaju opening line'a. To niby tak, ale no nie, ja po prostu, każdy jest inny. Ja na przykład mam tak, że nie mam problemu, żeby spać z kimś, nawet tylko raz, jak mi się podoba. Ale potrzebujesz na przykład spotkać na tego drinka wcześniej, mieć to spotkanie, mieć ten jakby przestrzeń neutralną, w której ja się zdecyduję i potem możemy do kogoś iść albo nie iść. No. Więc jakby dla mnie po prostu come to my hotel, dla mnie to jest taki minimum, myślę, że minimum można się postarać tyle, żeby komuś dać godzinę przy drinku rozmowy, nie? Jakby żeby mieć seks, a jakby dla mnie osoba, którą nie podoba mi się w ten sposób intelektualnie, nie musi to być jakiś mega connection, ale jak po prostu nie mamy w ogóle o czym rozmawiać, na przykład ktoś uważam, że jest głupi, albo po prostu jest rasistą, albo po prostu jest chujem, to ja po prostu, nie wiem, jakby wyglądał jak... Kurwa, nie wiem, Jason Manoa, czy jak się nazywa ten kurde, to wszyscy się śmieją do niego, czy jakiś z moich czasów Brad Pitt, Leonardo DiCaprio, nigdy mi się podobał, to po prostu no go, nie? Po prostu jak koleś na przykład jest głupi, to może wyglądać jak młody Bóg, ale ja po prostu nie chcę, nie mam opcji takiej. No ale właśnie widzisz, jak ktoś ci pisze tak bezpośrednio, to myślę, że to może też być taktyka, bo ty nigdy się nie dowiesz, wiesz, jak się prześpisz z nim od razu, na przykład przychodzisz, nie wiem, spotykacie się i wygląda rzeczywiście tak jak na obrazku, czyli zakładamy, że jakby, wiesz, powiedzmy, że go zlajkowałaś celowo, zmaczowałaś celowo, no więc jakby nigdy nie masz szansy jakby odkryć tej jego drugiej, jego prawdziwego ja, nie? Bo po prostu umawiacie się na seks, nie? Więc jakby to zostaje w tej takiej sferze fizycznej. No tak, ale może nie ma szansy, żeby się to napięcie seksualne wybudowało dla mnie, bo potrzebuję trochę tego intelektu może, nie? Może tak, no. Ale powiem ci, że miałam taką sytuację właśnie, że generalnie mam takie samo podejście jak ty, nie? Że generalnie jakby dla mnie, myślę, że jestem sapioseksualna, że generalnie, wiesz, ktoś może być brzydki, wiesz, totalnie jakby nienormatywny, jeśli chodzi o takie kanony piękna, ale może mnie kręcić jakby jego sposób bycia, albo właśnie, wiesz, i jakaś tam specyficzna cecha wyglądu, ale powiedzmy, że nie jest modelem z okładki. Ale miałam właśnie takie sytuacje, że wiesz, jak zobaczam kolesia, po prostu koleś z siłowni, wiesz, z taką klatą, że moje napięcie seksualne się zbudowało w momencie, jak go dotknęłam, nie? Że dotykasz i mówisz tak, jakby wiesz, nie będę mieć drugi raz takiej opcji w życiu. Nie? No ja, znaczy tutaj, żeby nie shamingować przystojnych kolesi i tak dalej, no może, ale mam trochę tak, że czasem jak koleś jest taki, jest przystojny i wie, że jest chat, to często mi się taki sytuacjach zdarzało, że nie był wcale dobry w łóżku. No. Bo mi się wydaje, że wtedy jest taki mechanizm działa, że ja jestem hat, to wystarczy, że mam fiuta, włożę fiuta i wszyscy będą happy. A kolesie, którzy są tak średnio atrakcyjni, albo mają na przykład, nie mają aż takich, mają średniej wielkości, albo na przykład miałam jeden z moich kochanków, jeden, który mnie dużo o seksie nauczył wiele lat temu,
długo, długo to wszystko trwało i naprawdę to było takie moje mega wejście w życie seksualne, no to on na przykład uwielbiał, nie wiem, dawać oral albo ogólnie wszystko ten, bo on nie za długo umiał wytrzymać jakby w zwodzie, nie? Więc jakby to się polegało tylko na tym wzwodzie, no to raz, że w ogóle trochę nuda, a dwa, że w ogóle by krótko mega wytrzymał, więc to wszystko by krótko trwało, no. Ale on to kompensował po prostu wszystkim innym tak, że ja byłam mega happy, nie? Więc... A ile miał lat? Wiesz, on był trochę starszy. Ja miałam taką fazę, że jak miałam tam 20 kilka lat, że lubiłam starszych kolesi. No. Ale to się jest to... obróciło i raczej spotykam z młodszymi, więc no trochę no. Z tego, że... A mi się wydaje, że właśnie kolesie już z jakimś tam doświadczeniem jakby wiedzą, jakby znają swoje dobre... Zresztą to myślę, też. Że babeczki też, że znają swoje mocne i słabe strony, czy tam jakby lepsze i gorsze. Jakby wiedzą, jak, wiesz, jak to zrobić, żeby dwie strony były zadowolone, nie? No jasne. A jeszcze chciałam się zapytać o to, bo wspominałaś, tak, że już miałaś takie sytuacje, że tam miałaś 17 lat i tam tylko się z kimś spotkałaś, tylko w zasadzie na seks. Właśnie chciałam zapytać, czy ty nigdy nie miałaś jakiegoś problemu właśnie tylko z takim spaniem dla spania? Czy to później jakoś... U mnie było na przykład tak, że ja w ogóle późno zaczęłam moje życie seksualne, już miałam was 21 lat czy 20, jak pierwszy raz spałam z mężczyzną i to tylko dlatego, że chciałam się po prostu też zrobić i mieć spokój. No i później przez następne tam 2 lata się to tak jako rozkręcało, a potem jak się rozkręciło, to nadrobiłam po prostu wszystkie lata 10 razy. No więc jakby wtedy to był taki najbardziej dziki okres w ogóle moich przygód seksualnych. No. Nadrabiałam. Jak miałeś 20 parę, tak? Tak, 20 parę, tak do tej 30, tak mniej więcej powiedzmy, tak more or less, nie? I to było, taka była dynamika, więc jakby mnie interesuje, czy... A wcześniej na przykład długo czekałam, że będę z kimś spać, bo chciałam, żeby to był właściwy człowiek i byłam taka romantyczna i że to będzie ten mężczyzna, jakoś tak bardziej mnie interesowało, nie wiem, żebyśmy razem czytali poezję, no. Żebyśmy się tam ruchali czy coś, więc jakby byłam taka romantyczno niewinna w tym, a potem zupełnie na drugą stronę mi się to przerzuciło i to ciekawe i dlatego jestem ciekawa tej twojej dynamiki, czy po prostu dla ciebie to... Może mówię, że nie był problem, bo jednak tak się trochę zakłada, że dla kobiet to jest jakiś większy problem, nie? Jakoś tak... Powiem ci, że na przykład z moimi przyjaciółmi, którzy są w większości gejami, oni mówią, a Kika, ty jesteś jak koleś po prostu, wiesz, ruchasz się jak koleś. Ja mówię tak, ale skąd, wiesz, przecież nie spaliśmy ze sobą. Ale pamiętam, że w ogóle miałam taką sytuację, że jak byłam mała, to jakoś strasznie wcześnie odkryłam masturbację, nie? Typu naprawdę byłam mała. Typu na przykład pamiętam, że dostałam encyklopedię pod choinkę, czyli miałam jakieś, nie wiem, 8 lat albo 9 i jakoś tam rozkminiłam, wiesz, że ej, to jest zajebiste. Wiesz co, ja teraz, jako to nie jest miarodajne, bo tam, nie wiem, głosowało 20 osób u mnie na Insta i pytałam, kiedy głosowało, dzieliło się swoimi odpowiedziami, kiedy zaczęli masturbację i tam było mega dużo odpowiedzi, tam wcale nie były nastoletnie. No. Bo większość była poniżej 10 lat, nie? No. Więc to jest tylko kolejny taki tabu, że po prostu dopiero później się masturbują, nie? Tylko dopiero potem się dowiadujesz, że to jest to, nie? No bo jakby jesteś dzieckiem. No tak. Nie wiesz, co robisz, ale to jest przyjemne i jakby to jest całkowicie naturalne, jakby jest opisane też w rozwoju dziecka, że to jest jakaś tam naturalna faza, która pomaga w rozładowaniu stresu. Natomiast nie wiesz jakby co to jest, co robisz, no jakby nie masz żadnych tam konotacji, że to jest dobre czy złe. Polecam odcinek 7, masturbuję, masturbujesz, masturbuję. Koniec przerwy na reklamę. Jedziesz dalej, Kika. No. No i pamiętam, że później, jak już byłam nastolatką, to nie mogłam się doczekać po prostu pierwszego razu, nie? I ten koleś, o którym ci wspomniałam, że stwierdziłam, że jednak nie miałam z nim w końcu seksu, bo stwierdziłam, że no po prostu wiesz, nie pasował mi, nawet nie wiedziałam wtedy, czy to jest mały, czy duży, po prostu coś mi nie grało, nie, że nie chcę z tym kolesiem spać, nie? Jakby nie miałam takiej wizji romantycznej bardzo, ale miałam taką wizję, że jakby, nie wiem, jakoś intuicyjnie czułam, jakby, który rozmiar będzie dla mnie odpowiedni. Nie pytaj mnie skąd, ale myślę, że po prostu, nie wiem, wiedziałam jakoś. No i... I właśnie nie miałam tego problemu, że dlatego moi znajomi mówią, wiesz, jesteś jak koleś totalnie. Ja nie wiem, czy jak koleś, jestem po prostu sobą. W sensie, wiesz, jestem kobietą, mam takie potrzeby. No bo jest taki generalnie mit, który przez po prostu pewnie dekady był tylko ten pielęgnowany, no. Że w ogóle kobiety to tylko są się zakochać i wtedy mogą mieć seks, ale to w sumie też może nie za dużo, no bo wiadomo, tak, nie? Tak. A jak już
kobieta podchodzi dość instrumentalnie do seksu, no to w ogóle coś jest nie tak i na pewno jest zaburzoną nimfomanką. Nie? Tak, tak, tak. I w sumie albo masz te, że na początku właśnie to, co mówiłaś, a potem jeszcze ci wklejają na przykład to, że masz być, wiesz, tam damą w, nie wiem, damą w salonie, no dziwką w sypialni, super kucharką, mamą, coś tam, nie? Po prostu mega elegancką, zawsze dobrze ubraną, ale uprasowaną no. I diabłem w sypialni i po prostu tak, masz tak, być tak. 50 różnymi i jeszcze osobami. Najlepiej, jakbyś była, nie, wiesz, jakbyś nie była chora psychicznie wtedy, nie? Że nie masz rozdwojenia albo rozdziesięciorzenia jaźni. Rozdziesięciorzenia jaźni. Wiesz, kamalnie. Nie możesz być wszystkim naraz, mhm. jakby cały czas, mi się wydaje. Myślę też, że fajnie rozpoznać jakieś te swoje potrzeby, bo też może być z drugiej strony to podejście takie, że fajnie rozpoznać te potrzeby, czy naprawdę człowiek lubi taki seks w tym okresie życia, w którym jest. Mm. Taki powiedzmy, nie jest bez zobowiązań, instrumentalne podejście do seksu, tylko po prostu dla satysfakcji, bez jakichś za dużo emocji, czy przywiązywania się. Ale na przykład też się zastanowić nad tym czasem, jak się to robi dużo, czy na przykład sobie człowiek czymś tego nie kompensuje. No, że na prawda. Przykład, nie wiem, ma problemy z relacjami, albo czuje się samotny, brakuje bliskości, ma jakieś inne problemy tego typu. No. I zamiast pracować, nie wiem, samemu u terapeuty z tym problemem, to można ten problem w ten sposób, takimi przygodami na jedną noc jakoś uciszać. Mm. Ale jest to takie złudne trochę, no bo to jest chwila bliskości, a potem... No właśnie, tu też mam jedną kwestię, którą chciałam poruszyć. Masz taki jakiś syndrom day after, że na przykład następnego dnia czasem twierdzisz, o kurwa, co zrobiłam, albo żałujesz, albo nie wiem, czy się winna. Wiesz co? No nie, nie mam. Nie mam, dlatego że jakby jak obie moje takie fazy tinderowe właśnie, które miałam, z przerwą na jeden związek, no tak, no i teraz jestem w tym drugim jakby, w erze, kiedy Tinder w ogóle istniał, to jakby nie miałam powodu, żeby mieć jakieś wyrzuty sumienia, czy jakiekolwiek, wiesz, wątpliwości, no bo jakby byłam singielką, nie? Więc nikogo jakby nie zdradzałam, nie robiłam niczego złego, jestem dorosła, wiesz, nikomu nie robię krzywdy, nikogo nie zmuszam do tego, także nie miałam wyrzutów sumienia. Mhm. Nie. Na takich bardziej myślę, że przed sobą, nie? Że... Komuś nie. Złego. Nie. Czy nie żałowałaś na przykład? Nie miałaś takiej opcji, że żałowałaś? Albo... No, okay, raz żałowałam, że się strasznie najebałam tylko, okay, nie? Okay. Ale... No nie żałowałam sobie. Raz mi się zdarzyła taka sytuacja, że umówiłam się jednego dnia z dwoma kolesiami, bo był weekend, nie? I mówię tak, o Boże, tak strasznie chciałam przybalować, nie? I mówię tak, dobra, jak mi się koleś wysypie, nie? Pójdę na imprezę, będę w totalnie, nie wiem, wierzę na stroju. No i a jeśli nie wystawi na przykład, bo też tak zdarza, że ktoś się odwołuje albo się okazuje, wiesz, że był po prostu gawędziarzem i w ogóle nigdy nie zamierzał przyjść, tylko chciał sobie pogadać. Mówię, dobra, to umówię się z dwoma na wszelki wypadek. No i uważaj. Z jednym się umówiłam, umówiliśmy się na taką fazę wstępną, bo ja chciałam iść na imprezę i zapytałam, wiesz, jeśli chcesz iść ze mną na imprezę, to potem możemy jakby iść do mnie, nie, ale ja chcę iść potańczyć. No i najpierw poszliśmy do Kobry, potem poszliśmy na imprezę. No i potem poszliśmy do mnie. Kobra to jest bar w Pradze na Letniej. Tak, gdzie nie umawiajcie się na wszystkie swoje tinderowe randki, bo jak przeskanujesz wszystkich siedzących tam, ja tam byłam, to wszyscy są z Tindera. Ja tam byłam kilka razy, nawet 3 razy w tygodniu na przykład na tym samym rogu na barze siedziałam. No, myślę, że... no. Ja miałam tak, że właśnie w Kobrze, potem jak się umawiałam, wiesz, jak się przeprowadziłam na Letnią, to umawiałam się ze wszystkimi tam, nie? I potem się zorientowałam. Blisko, no bo to spoko miejsce ja też. Do Elbą często chodziłam i tam Katka się śmiała, potem jak miałam złą randkę. To inny bar na Letniej, pozdrawiamy. Pozdrawiamy. Dobra, no i randkujcie poza swoją dzielnicą. Dobrze, na fazę wstępną. No i wiesz, i z tym kolesiem jakby wylądowałam u mnie. Po czym go zapytałam, czy chce u mnie spać, w sensie, czy będziemy coś, wiesz, dalej działać. On mówi, że nie, że pójdzie do domu. A wiesz, mówię, ej, ale jest pierwsza, nie? Jest sobota, jest pierwsza. Więc piszę do moich znajomych, których spotkałam wcześniej w tym klubie. A wcześniej byłam umówiona jeszcze z drugim kolesiem, nie? Ale on się nie odezwał. Miał tam się odezwać, że jest turystą z Australii tutaj. No i czy się umówimy może gdzieś na imprezę, czy znam jakieś dobre kluby, wiesz, z fajną muzyką. No więc mu napisałam, słuchaj, będę tutaj, możemy się zobaczyć tam. Ale że do mnie nie napisał, no to umówiłam się z tym drugim kolesiem, nie? Kto pierwszy, ten lepszy. No więc umówiłam się z tym. I... No jest pierwsza, ten koleś idzie do domu. Mówię, no ale jak to, nie? Przecież jest sobota i w ogóle, wiesz, miałam nadzieję na więcej. No i w tym momencie, biorę telefon, widzę SMS-a od tego
drugiego kolesia, który pisze: "Hey, don't go with this other bald guy. I'm like here, I'm waiting outside for a cigarette." I was like, oh shit, man. No więc wróciłam tam, no bo tu wiesz, 10 minut ode mnie. Więc wróciłam do tego klubu. Widzę tego typa, a jest narąbany, już po prostu tak, mówię, wiesz, już nic z niego nie będzie. Ale on mnie poznał, mówi, no już tak głupio, nie? W sensie jest tutaj, jego... Teraz i głupio, jak w hotelu mówisz, że... No nie, ale to jest moja druga faza tinderowa. Ta wcześniej była, wiesz, ta w Polsce była trochę inna. A ta tutaj, wiesz, jeszcze, wiesz, kolesia ściągnęłam, jest nie turystą, wiecie. Coś tam. No i wiesz, i widzę, że jest totalnie narąbany. Mówię, dobra, to przynajmniej go odstawię do przystanku, jak już ze znajomym będę wracać, nie? I tak już widzę, że nic z niego nie będzie. No i wyobraź sobie, że jak go odstawiliśmy do tego przystanku, to zjadł kebaba, czy tam coś na rogu i nagle mu po prostu, wiesz, stamina skoczyła. A mówię, okej, dobra, coś z niego będzie. I zabrałam go do domu, no i w ten sposób właśnie no, zaliczałam dwóch kolesi jednej nocy. Że tak powiem, jak czuję się jak mizogin trochę, jak to mówię. Mizoginka. Mizoginka. Ale no i tak. I następnego dnia nie czułam się jakby, mówię, wow, fajnie, spoko. Jakby, wiesz, w sumie super, no bo pierwszy koleś jakby, wiesz, miał szansę zostać. Mogliśmy zrobić tam rundę drugą i trzecią. Ale ponieważ nie, jakby ja sobie jakby nastawiałam się na jakiś tam, wiesz, trochę seks maraton lekki. No i ten koleś został u mnie przez tydzień, nie? W sensie jako sex slave. Jeszcze mu gotowałam. Co się mieszkał u ciebie? Tak, no bo on był turystą, nie? Miał jakiś tam hostel gdzieś wynajęty, ale nie chciał mu się... Była zima, no więc ja chodziłam do pracy, a on, wiesz, rano gdzieś tam się kręcił, chodził sobie zwiedzać i wieczorem się widzieliśmy u mnie. Także mam taki huka pole seryjny. Ja mam czasem, przyznaję, że mam czasem day after, nie po takich, jak kiedyś miałam, takich barowych, że tam w barze kogoś poznasz, do niego idziesz do domu, bo to zwykle, wiesz, whatever. Ale tam, że z kimś się, kogoś mi się bardziej podobał, albo miałam czasem day after takie trochę rozkminy i czuję się strasznie w rozkroku. To w ogóle bardzo intymna rzecz, którą teraz się z Wami dzielę. Trochę się czasem czuję w rozkroku między tym, jak myślę, że przecież to jest mega super, jakby mega spoko, że to jest nic w ogóle złego. Na przykład z kimś spać, nie wiem, na pierwszej randce czy tam drugiej, to w ogóle, a trochę nie. Druga moja noga jest w tym, że no może to było za wcześnie, jeżeli mi się koleś podoba, nie? I seks był dobry, może to było za wcześnie i może bym poczekała na przykład do tej trzeciej, to byłaby, wiesz, większa szansa, a później sama myślę, ja pierdolę, bez sensu w ogóle. Ale to jest jakiś mit w ogóle kolesie... seksu w wielkim mieście jeszcze, nie? No, że typu tak. Zasada trzeciej randki Charlotte, tak, tak. Nie? I mnie to strasznie we mnie wkurza, bo mam jakieś takie poglądy, myślę, dość postępowe. Z moim widzeniem, w moim mniemaniu postępowe oczywiście, a jednak gdzieś ci tam, to wiesz, to takie wbudowane przez te filmy i jak masz być niedostępna i w ogóle gdzieś cię coś tam gniecie, że niby spoko, ale coś cię tam kurde gniecie, nie? Mi się wydaje, zwłaszcza że... jak na przykład nie mam follow-upu następnego dnia. Lubię jak koleś jest follow-up i następnego dnia ktoś mi napisze, ej, było fajnie. I nawet może się nie widzimy nigdy w życiu potem, ale mam taki ten follow-up i mi się jakiś tak wyrównuje jakiś taki po prostu poziom dziwności następnego dnia. To powiem ci dwie rzeczy. Ja na przykład jak chcę follow-up, to piszę sama pierwsza, jeśli było spoko. Mhm. Jeśli nie, to w ogóle wiesz, silence. Mhm. Często też no, prewencyjnie jakby unmatchowałam, żeby koleś, wiesz, za mną nie ciągnął gdzieś. A druga rzecz właśnie z tym mitem, że tam trzecia randka, że po trzeciej randce możesz zadzwonić, a po czwartej to możesz wysłać serduszko, nie? To mi się wydaje, że to bardzo zależy od też drugiej strony, jaki ma pogląd na to. Bo jeśli ktoś rzeczywiście, wiesz, jeśli myślisz sobie, że ten koleś rzeczywiście ma taką zasadę, a wiesz, łatwa i przespaliśmy się na pierwszej randce, no to jakby to nie jest koleś dla mnie, nie? Jeśli no, ma z tym problem, nie, no to niech spada, nie? No niech tak. Sobie po prostu idzie z kimś, wiesz, na trzecią randkę. Ale właśnie nie wiem, czy to jest kwestia, czy to jest kwestia apek? Czy to jest kwestia mojego innego stylu życia, czy to jest kwestia, że ja wpadłam do innej kategorii wiekowej, ale mam wrażenie, że przez ostatnie lata, jak istnieją apki, to mega rzadko mi się teraz zdarza, żeby ktoś do mnie podbijał w barze. No, wiesz, kiedyś, też każdy siedzi z telefonem, tak, nie? Kiedyś ja mam, no kiedyś tak, nie wiem, te 8 lat temu, jak miałam taki właśnie crazy time, no to się szło do baru, zawsze kogoś poznawałam, zawsze ktoś podbijał, ktoś patrzy, uśmiechnęła się i już w ogóle ten. I teraz ja nie wiem, czy ja po prostu i chodzę teraz do innych barów, czy w jakąś inną kategorię wiekową weszłam, że już może, nie wiem, czy jestem za stary, nie wiem, nie czaję, albo właśnie, albo sobie to tłumaczę tym, że... Bo jednak kolesie zwykle pierwszy krok robią, że po prostu kolesiom się nie chce, bo to zawsze jest jednak trudniej podejść do kogoś
na offline 3D, bo może ci powiedzieć, że nie. No. I wtedy jest to przykre i wolą, wiesz, jest łatwiej się maczować albo nie maczować na Tinderze i się umawiać na randki. No pewnie, myślę, że na pewno to rozleniwia. Trochę mnie to boli, nie wiem, ale stara babcia teraz mówię, ale za moich, drogie dzieci, za moich czasów, mężczyźni w barach uśmiechali się z drugiego końca baru. Jak uśmiechnęłam się z powrotem, to podchodzili i pytali, cześć, jak masz na imię, skąd jesteś? I wtedy się umawialiśmy na przykład na randkę. Albo na rohanie. Ale to romantyczne. Takie miłe. To był połowa XIX wieku. W latach 90. wszystko było analogowe. O Jezu. Nie, ale wiesz co, mi się wydaje, że to się cały czas... Na przykład mi się w Pradze to częściej zdarza. W sensie Tinder w rzeczywistości częściej mi się zdarza, niż mi się to zdarzało w Warszawie, nie? Jakby wydaje mi się też, że Warszawa jest taka, jest po prostu większa, wiesz, tam nie ma tak, że każdy na przykład tu wszystkie swoje randki spotkasz w Kobrze, nie? I umówisz się z nowym kolesiem, a tam czterech innych siedzi przy barze i wiesz, ci macha, na przykład. Więc na przykład ja tu miałam, jak się przeprowadziłam do Pragi, że miałam takie sytuacje, ja już byłam w szoku. I z drugiej strony słyszałam też od koleżanek, że na przykład, wiesz, cały Tinder już przeleciałam i wiesz, cały czas ci sami kolesie. Przeleciałaś całego Tindera? Taki żarcik, no. Sorry. Troszkę sucharek. Ale w sensie wiesz, że nic nowego, nie? Chyba, że jakaś świeża dostawa turystów. Nie? Takich na jedną noc właśnie. Ja się teraz cieszyłam w tym roku, znaczy COVID bardzo utrudnił jakiekolwiek randkowanie, let's face it, teraz mamy lockdown kolejny w Pradze, więc pewnie powinieneś, w ogóle nie powinieneś ludzie spotykać, a maksymalnie na randkę można iść do parku, no albo tylko na Ruchansko, nie? No ale z drugiej strony nie ma tylu tych turystów, więc jak chcesz na przykład teraz randkować, w sensie w kierunku ewentualnego związku, albo nie wiem, czegoś powiedzmy nawet długofalowego kochanka, no to jest troszeczkę słabo teraz. Ograniczony pool. A turyści mi trochę to psuli, no bo nie chcę mi się z kimś spotykać, wiesz, jak ktoś jest tu na 2 dni, no. I musisz teraz iść od razu. Dobra, a jeszcze ci powiem tak. U mnie na przykład nie działa, znaczy dzięki za risotto w ogóle, nie chciałabym, żeby teraz to znaczyło, że to jest niefajne, ale na przykład u mnie za bardzo przez żołądek do serca średnio działa, aha, ale za to mega działa przez cipkę do serca. I jak nie masz czegoś takiego, że na przykład jest fajny seks i się, wiesz, jakoś zakochasz, hormony. Jak najbardziej. Oksytocyna, hormon tam przywiązania, no. Tak, który się u kobiet w czasie orgazmu wydziela, jak sobie z tym radzisz? Jak najbardziej. Ja, wiesz, w ogóle we wszystkich moich stałych związkach wylądowałam dlatego, że się z kimś przespałam i było spoko. W każdym jednym długotrwałym związku lądowałam ze względu na pierwszy udany seks, nie? I potem albo to się rozwijało w dobrym kierunku, albo w chujowym, a nawet jeśli w jakimś tam średnim, to na przykład, nie wiem, byłam parę lat z kimś, no było w sumie spoko, myśmy, wiesz, seks był zawsze dobry, no bo to na przykład zaczynałeś nam rozchodzić z drogi, ale zawsze jakby przez seks, tak. Czyli przez cipkę do serca, ale cipka jest wybredna. No, w sensie ma, jakby wiesz, ma swoje standardy, nie? Czy tam droga do serca jest wybredna potem, tak? No, wiesz, ja sama gotuję, więc nie potrzebuję kogoś, żeby mi gotował, jakby nie potrzebuję konkurencji w kuchni. Potrzebuję kogoś, kto ewentualnie pozmywa później. Jasne, jasne. A miałaś jakąś dziwną sytuację, one night standową? No miałam. Dziwne miejsce, dziwną opcję. Czekaj, teraz zastanawiam, od dziwna godzina. No miałam na przykład trochę, nie wiem, czy myślisz, że to jest dziwne, czy nie, ale z tymi dwoma kolesami. Ja w sumie zdarzyło mi się pierwszy raz to, że mi się zdublowała randka, w sensie zdublował mi się match tego samego wieczora. Miałam raz właśnie taką akcję, że spotkałam kolesia w klubie. I wiesz, totalnie mi się właśnie podobał, super tańczył, jeszcze był na imprezie, gdzie grali DJ, których totalnie, wiesz, uwielbiam. No i jeśli już tam był, to znaczyło, że jest na pewno spoko kolesiem. No i przechodzimy do mnie i jesteśmy totalnie, jakby wiesz, oboje w takim stanie, że... No i okazuje się, że po prostu jakby mamy totalnie, jakby jesteśmy niekompatybilni rozmiarowo, nie? Ale tak ekstremalnie. No ale ponieważ koleś nie był z Pragi, no to jakby spał u mnie już, nie? Rano w sumie spoko, nie? Sobie pogadaliśmy, zrobił mi śniadanie, czy tam kawę, także to było spoko. Z takich dziwnych jeszcze, miałam na przykład takich zazdrośników po jednej randce, w sensie po jednym, wiesz, po jednym, jednej nocy. Wydawało im się w ogóle, że jakby są ze mną w związku, nie? I na przykład pisał koleś do mnie następnego dnia, o której możemy się umówić. Wiesz, nie tak, czy możemy się umówić, tylko o której się widzimy. Ja mówię tak, no ale jakby nie widzimy się w ogóle. Jakby nie przypominam sobie, chyba, że wiesz i sprawdzasz, nie? Czy może coś tam? Nie, nie widzimy się. To była taka, no jakaś nie ekstremalna, ale taka
wiesz, trochę przypałowa sytuacja. Miałam jedną śmieszną sytuację, kiedy się zmaczowałam na Tinderze z moim kumplem, którego nie widziałam parę lat. I postanowiliśmy, że po prostu się umówimy na wino, nie? Bo to stary kumpel i on mówi, o, chętnie się z tobą umówię na wino, dużo chętniej niż zresztą tego pieprzonego Tindera. No i wylądowaliśmy w łóżku. Więc to było takie śmieszne, ale w sumie pozytywne zaskoczenie. Jesteśmy przyjaciółmi do dzisiaj, nie? Także on jest w jakimś związku, jestem w jakimś związku, ale bardzo nas to zbliżyło i często też się dzielimy tinderowymi doświadczeniami, jakby opowieściami, więc znam też drugą z drugiej strony. No i nie wiem, czy jakaś taka jeszcze... Na przykład sytuacja, że wiesz, zaczynacie seks, a koleś potrzebuje czegoś, co dla siebie było jakieś nietypowe w łóżku. Nie. Nie. Dobra, nikt nie poprosi na przykład, żebym zrobiła kupę na niego, nie? Więc może się nie liczy. Raz koleś prosił, żebym na niego nasikała. I chyba nie pamiętam już teraz, bo tu byłam bardzo młoda. Chyba nie nasikałam, bo mi się nie chciało siku. Nie mogłam się jakby zmusić, nie? Ale nigdy nikt nie zapytał na przykład, żebym kupę na niego zrobiła. Więc w sumie takich, wiesz, może nie miałam takiego szczęścia do dziwnych sytuacji. Niestety Kika już jest ten w związku, no ale jakbyś kiedyś weszła znowu w fazę tinderową, to możecie dać znać jakąś tutaj listę rezerwacyjną. Tak, challenge. Tinder challenge. Dobra, to jeszcze taka jedna ważna sprawa w sumie na koniec. A co z bezpieczeństwem? Chodzi mi o niebezpieczeństwo... Nie o bezpieczeństwo, o którym rozmawialiśmy wcześniej, jakieś ewentualne nadużycia, tylko o choroby. No, znaczy wiesz, ja generalnie zawsze od małego, zawsze od mamy słyszałam, że zawsze się zabezpieczę, także bez gumki w ogóle nie ma opcji. Raz miałam sytuację taką, że wydygałam, że nam pękła gumka. Mówię, dobra, wiesz, jakby ciąża mi nie grozi. Ale potem mówię, tak przecież ja kolesia w ogóle nie znam, nie? A jeśli on ma jakieś choroby, albo jeśli ma HIV, albo coś. I zaciągnęłam typa, to był turysta jeszcze. Najgorzej, wiesz, typu nie wiadomo, wiesz, może sobie wyjechać, nawet go nigdy nie zobaczę. Zaciągnęłam go następnego dnia na test. Typu, wiesz, oczywiście nie wiesz, jakby jest okienko serologiczne i tak dalej. Opowiedział, że nie, spoko z mojej strony, jakby wszystko jest okej, okay, jeśli nie ma zagrożenia, wiesz, że zajdziesz w ciążę. To luz, jeśli nie, to chodźmy od razu po tabletkę. Mówię, nie ma potrzeby. Natomiast wtedy trochę się, wiesz, trochę wydygałam. Na szczęście wszystko było okej. Okay, ale... No, a obciągasz? No. No, bo przy tym też się można zarazić. No tak, ale to w gumce. W gumce obciągasz? No. Jak nie znam kogoś, to się, wiesz, chłopakowi nie. Ale jeśli kogoś nie znam, na przykład nie pokaże mi, wiesz, no mało kto chodzi z testem, na przykład. Wiesz co, nawet to, ja nie wiem, w sensie, jak ktoś specjalnie, miałam taką sytuację, ja w sumie nie spałam potem z tym kolesiem, ale on, że bez, że tu test, przyniósł mi jakiś papier, wiesz, co to wiesz za jakiś papier, wiesz, gdzie to zrobione, że sobie nie wydrukował na drukarce i jakieś takie, nie, do końca chyba nie, a plus jeszcze wiesz, no tam zwykle są na przykład, masz test na HIV, nie, a co ma jakąś kurwa chlamidię, jakieś inne bakterie, inne syfy, ale pytam o tym obciąganiu, bo dużo ludzi się zabezpiecza gumką, bo HIV, jeśli chodzi o tam penetrację, ale na przykład obciąganie to już bez gumki wtedy, no. I w ogóle o tym nie myślą, że też się można zarazić, nie? No, też jakby do pewnego momentu, w sensie wiesz, jakby nie połykam w sensie z kolesią z Tindera, których nie znam, jakieś tam pieszczoty oralne spoko, ale jakby nie do końca, nie? W sensie bez finału. No. Dobra, no to jest, iloma kolesiami spałaś w ciągu swojego życia? Nie wiem. Próbowałam dzisiaj, wiesz, jak się mówiliśmy wcześniej na tą rozmowę, to próbowałam zrobić sobie jakieś takie notatki, bo w sumie moja pierwsza faza tinderowa i druga trochę się różniły. Ta w Pradze była trochę inna od tej w Warszawie. I próbowałam zrobić takie, wiesz, chociaż najciekawsze historie. I mówię tak, wiesz, próbowałam nawet, zalogowałam się znowu na Tindera, żeby sprawdzić korespondencję. Ale wyobraź sobie, że kasuję historię po 2 latach. Serio? Tak, próbowałam znaleźć przez 2017 i nic nie ma. Shame on you, Tinder! No, chyba, że nie wiem, może nie po prostu nie ściągnęłam jakiejś aktualizacji czy coś, ale próbowałam policzyć i może na Tinderze bym policzyła. Natomiast tak w realnym świecie też to nie wiem. A nie miałaś, nie miałaś nigdy problemu na przykład ze swoim partnerem, czy tam jak wchodziłaś w związek, że na przykład ktoś cię zapytał i ty nie mogłaś policzyć i ktoś w ogóle...
No, tak? Powiem Ci, że miałam w ogóle, nie wiem czemu miałam taką głupią fazę jakoś jak byłam młoda, że typu śpię z kolesiem pierwszy raz i zaczynam gadać o byłych albo o poprzednich partnerach. Nie wiem, jakiś w ogóle głupi temat. I potem się zorientowałam, że generalnie nic dobrego z tego nie wynika, nie? Na początku to mi się wydawało takie spoko i było nawet spoko, powiedzmy, nie wiem, z osobami, które tam były na krótko. Natomiast jak właśnie z kimś potem byłam, to potrafili mi na przykład powiedzieć potem, nie? O, ty spałaś na przykład z tyloma kolesiami, nie? I ja mówię, no tak, ale co z tego, jakby ty też spałeś z tyloma kobietami wcześniej, jakby nie robię ci z tego powodu jazdy, więc powinieneś się cieszyć, że przynajmniej wiem czego no, chcę. No, jest taka mega po prostu niesprawiedliwość, wiele jest niesprawiedliwości, która dotyczy kobiet, że u kolesi to on jak miał dużo, to zwykle spoko, bo to po prostu kasanowa, super kochanek i fajnie, że ma tyle doświadczenia seksualnego, a jak laska ma trochę więcej, co, najgorsze, cokolwiek to znaczy więcej, bo dla kogoś to jest więcej niż 5, a dla kogoś więcej niż 55, to już jest po prostu, wiesz, łot, że no. Za dużo, że prześpię się z nią, a na związek nie, no bo ona po prostu, wiesz, za bardzo się ruchała, albo jakieś takie opcje, że się komuś wagina rozciągnęła. To się nie może stać, w ogóle nie ma takiej opcji, że się od ruchania rozciąga wagina nieodwracalnie. Jak możesz mieć 50 tysięcy chłopaków i nie rozciągnie się od tego wagina, jakby hello, nie. Boże, słyszałaś to powiedzenie takie polskie, że ci panie mydło się nie wymydli? To jest straszne, ale bardzo prawdziwe. O Boże. No a później czy jest, wiesz, jest taki mega slut shaming, że po prostu puszczalska, ale z kolei jak masz za mało, cokolwiek znaczy za mało, czy jeden, czy dwa, czy pięć, to z kolei jesteś taka trochę cnotka, niewydymka i oziębła i to jest po prostu taka miejsce, w którym się nie da poruszać spoko, bo nie ma żadnej dobrej liczby partnerów, która by cię uchroniła przed tymi ocenami i jak było de facto. A tutaj tylko przygotowałam, bo na Instagramie różne sobie robimy albo sondaże, albo pytania różne zadaję, bo jestem ciekawa waszych opinii. I dzisiaj rzucałam na Instagram, na stories, że nagrywam właśnie temat, że nagrywam odcinek w temacie ruchanie na zawołanie. I czy macie jakieś pytania albo przemyślenia? I jedna osoba napisała: moje przemyślenie jest takie, że nauczyłam się, żeby dla własnego dobra nie pytać o ilość partnerów. Jest to informacja, która tak naprawdę nic nie zmienia, a uruchamia mi pralkę w głowie, którą trudno wyłączyć. Ale to ja. Może ktoś ma inaczej. Pozdrawiam. Widzisz, wyczuła nas. Wyczuła nas, no. Mądre. Ja w sumie nie pytam, bo mnie to średnio interesuje, ale w sumie jak mogę o tym gadać, i mi w ogóle nie przeszkadza, jakby ktoś pierwszy ma 150, to ja mam to w dupie. Dla mnie lepiej, bo pewnie jest lepszy po prostu w łóżku. Ja wtedy po prostu, wiesz, wolę bardziej się na przykład, że ma test negatywny, tak, wiesz, takie ewentualnie takie wahania. Tak. Więc dla mnie to jakieś mnie jest mega negatywne, aczkolwiek myślę, że mogłabym mieć opory przed naprawdę przyznaniem, że miałam dużo. I w sumie na tyle dużo, że nie policzyłabym. Właśnie dlatego, żeby z jakichś kwasy z tego wyszły. Więc jak już, to tylko z osobą, z którą jestem dłużej, albo z którą w ogóle whatever, kochanek, albo jakby to był chłopak taki, z którym zaczynam, to bym trochę poczekała, aż się trochę poznamy i od razu nie wyjdę jakoś na dziwną opcję jakąś od razu. No, mi się wydaje, że nie masz wpływu na to, jak ktoś cię postrzega, nie? Jeśli komuś się to wydaje, że jesteś, wiesz, że spałaś z tyloma kolesiami, że uważasz, że to jest, wiesz, że jesteś dziwką, no to jakby nie twój problem, że tak uważa, nie? Ma prawo tak uważać, nie możesz mu zabronić posiadania własnej opinii, ale jakby co cię to obchodzi, nie? I to jest zajebisty koniec. Dzięki wielkie za rozmowę. Nie ma sprawy, było mi super. Bardzo miło. Pozdrawiam wszystkich, wpadajcie, jest nowa grupa na Facebooku, w której będę wrzucać informacje na temat podcastu i mam nadzieję, że będziemy się tam integrować. Oraz na Instagrama, w poniedziałek są zawsze teasery, potem są różne rozmowy między wami i mną i dzielenie się różnymi doświadczeniami, oczywiście anonimowo, więc jak na przykład ktoś mi dzisiaj napisał, że się masturbował, pierwszy raz miał 14 lat do Leonardo DiCaprio, myślę o Leonardo DiCaprio, to oczywiście dałam to na Instagram, ale bez imienia i bez ksywki, chociaż może mnie słuchasz, wiesz kim jestem. Poczekaj, ja wiem kim jesteś. Ej, okej. Okay. No a później na Instagramie zawsze, na Instagramie. W poniedziałek teaser, na Instagramie i na fejsie, w czwartek nowy odcinek. Słuchajcie, to było Przy zapalonym świetle, Izoria Blue i Hika. Cześć! Hej!